Mężczyzna wciąż jest nieuchwytny po tym, jak z zimną pozbawił swoich bliskich. On był świadkiem tego, jak ja jemu mamę, tak, ojca i brata starszego. Tak, on widział. A także odgłosy, jakby mężczyzna dobił swoje ofiary. Zastanawiacie się pewnie, co się dzieje z Jackiem Jaworkiem. Uspokoję was, polska policja też się zastanawia. Jak poinformował prokurator Tomasz Ozimek, na tym etapie nie można potwierdzić ani wykluczyć, że znaleźli zwłoki należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. Mało kto jeszcze wierzy w to, że nasze władze potrafią działać skutecznie. Ta sprawa pod tym względem nie odróżnia jej od innych. Jak więc doszło do tego, że prosty człowiek z Częstochowy dokonał najgorszego i udało mu się uciekać przed wymiarem sprawiedliwości przez kolejne lata? Dlaczego postanowił zakończyć tę podróż? I czy ktoś mu w tym pomógł? Ja się nazywam Maciej Podstawka i witam na Bądź na Bieżąco. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym was serdecznie zaprosić do obejrzenia jednego z poprzednich naszych filmów z tej serii, w którym przyglądamy się kilku przypadkom Ukraińców, którzy przynoszą negatywną reklamę Polakom za granicą. Link macie oczywiście w opisie, a teraz już bez przynudzania, zaczynajmy. Sprawa Jacka Jaworka jest jedną z najbardziej zagadkowych i niepokojących historii kryminalnych w ostatnich latach w Polsce. W lipcu 2021 roku w miejscowości Borowce w województwie śląskim doszło do tragicznego incydentu, w wyniku którego odeszło kilka osób z jego rodziny. Mężczyzna w średnim wieku został oskarżony o spowodowanie tego zdarzenia. Ta tragedia jest ogromna. Tak. Stracił pan najbliższych członków swojej, tak, rodziny. Może pan powiedzieć, tak, jak wyglądał ten wczorajszy dzień? Ja nie byłem tam, bo bałem się wyjść z domu. I bałem się wyjść i nie chciałem wyjść. Co się wydarzyło wczoraj w tym domu? Po prostu dziecko przyleciało. Mówi, że jest awantura. Awantura. Przyleciało, że mówię, słyszał i słyszy. No i dziecko gdzieś do szafy się schowało i przyleciało tutaj. I dziecko z płaczem i ja to dziecko wziąłem i do siebie. Według relacji miał on użyć narzędzia wobec swoich krewnych, w tym brata, bratowej i ich nastoletniego syna. Jedyną osobą, której udało się uniknąć tragedii, był młodszy syn małżeństwa, który zdołał uciec i wezwać pomoc. Czy Jacek Jaworek dokonał doskonałej? Mężczyzna wciąż jest nieuchwytny bez śladu, co zapoczątkowało jeden z największych pościgów w historii polskiej policji. Chociaż pościg to zbyt dużo powiedziane. Pomimo intensywnych poszukiwań, w które zaangażowano znaczne siły i środki, nie udało się go odnaleźć. Sprawa ta wywołała wiele pytań i spekulacji. Niektórzy sugerowali, że Jaworek mógł opuścić kraj, inni twierdzili, że mógł już nie żyć. Pojawiały się również teorie o tym, że ktoś mógł mu pomóc w ukrywaniu się. Od czasu zdarzenia minęło już wiele lat, społeczeństwo zaczęło powoli tracić nadzieję na to, że poznamy prawdę w odniesieniu do tego, co wydarzyło się w tym tragicznym czasie. Aż do dziś. W lipcu odnaleziono niezdolnego do dalszej egzystencji mężczyznę z raną głowy w Dąbrowie Zielonej, niedaleko Borowców. Obok niego znaleziono narzędzie palne, co sugeruje, że mężczyzna mógł dokonać sam na sobie samosądu. Już wtedy pojawiły się pierwsze spekulacje. Nadszedł przełom w poszukiwaniach Jacka Jaworka. W Dąbrowie Zielonej, która znajduje się niedaleko miejsca jego znaleziono mężczyznę, który miał za pomocą odebrać. Ciekawość mogą rozpalić słowa rzecznika prokuratury okręgowej, który powiedział, że to prawda nie potwierdza, że to Jacek Jaworek, ale też, co ważniejsze, nie zaprzecza. Mężczyzna miał zostać znaleziony niedaleko obiektów sportowych. Obserwujcie prawo Marcina. Dziennikarz TVN szybko potwierdził, że ślady wskazują jednoznacznie na Jaworka. Śledczy nie mogli od razu potwierdzić, że to ten człowiek. Dlatego przeprowadzono badania DNA w celu ostatecznej identyfikacji tego mężczyzny. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie podkreśliła, że nie był w daleko posuniętym rozkładzie, co dodatkowo potwierdzało, że mężczyzna odszedł stosunkowo niedawno. Służby od razu postawiły tezę, że raczej wykluczają udział sił zewnętrznych, jednak reszta Polski nie jest co do tej teorii przekonana. Czy to poszukiwany w Dąbrowie Zielonej znaleziono z postrzeloną głowę. To 5 km od Borowców, gdzie 3 lata temu Jacek Jaworek zamordował swoją rodzinę.
Jak poinformował prokurator Tomasz Ozimek, na tym etapie nie można potwierdzić ani wykluczyć, że znalezione należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. Dziś wiadomo jedynie, że to mężczyzna w średnim wieku o podobnej do Jaworka posturze dość którego według wstępnych ustaleń nie przyczyniły się osoby trzecie. Według większości obserwujących wydarzenia nie mogło być to samodzielne dokonane działanie. W końcu mamy dzisiaj dostęp do całkiem sporej liczby źródeł, a poza tym zaufanie wobec władz już dawno zostało zachwiane. Niestety dla śledczych, których praca wyglądała tak, jakby dołożyli wszelkich starań, by sprawa nie została wyjaśniona, a ludzie nie poznali prawdy, wszyscy mamy dostęp do internetu, a zdjęcie znalezionego Jaworka szybko obiegło Twittera. Nie trzeba być specjalistą, by zauważyć, że mężczyzna wygląda, jakby był co najmniej solidnie pobity, a szczęka mocno przekrzywiona, tak jakby została zwichnięta. Oczywistym i pierwszym wnioskiem, który nasuwa się od razu, że przez ostatnie 3 lata Jaworkowi ktoś pomagał. Mogła być to osoba, która była zamieszana w to, o co był oskarżony mężczyzna, ale nie była uwzględniona w śledztwie. Jaworek mógł chcieć oddać się w ręce policji, mając dość życia w ukryciu, ale tajny pomocnik w ramach strachu o własne bezpieczeństwo postanowił go powstrzymać. Jest to tylko jedna z hipotez w internecie. Inna może być na przykład taka, że chcąc odwiedzić grób, dotknięty przez wieloletnie wyrzuty sumienia bądź jakikolwiek inny powód, napotkał na swojej drodze kogoś, kto od razu go rozpoznał. Mogła być to osoba, która znała jego rodzinę, bądź ktoś, kto zwyczajnie śledził sprawę. Możliwych rozwiązań, które uwzględniają udział osób trzecich, może być nieskończoność. Nawet uwzględniając, że opłacał sobie pomoc w ukrywaniu, aż zabrakło mu środków, bądź wpakował się w inne, niebezpieczne porachunki. Z drugiej strony rzeczywiście prawdopodobnym może być fakt, że sam skazał się na taki los. Fotografia z miejsca zdarzenia przedstawia to w zasadzie jako jeden z niewielu dowodów, jakie posiadają internauci na poparcie swojego stanowiska. Na podstawie wstępnych wniosków płynących z tych czynności ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu tego mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzału. Na miejscu zdarzenia przy ujawniono jednostkę broni, która została zabezpieczona i zostanie poddana badaniom przez biegłych z zakresu balistyki. Jeżeli wycelował w tył głowy, co jest dość trudne, ale nie niemożliwe, mogło dojść do stężenia ciśnienia w głowie, powodując intensywne opuchnięcie oka, a siła, z jaką zadany został ostateczny cios, mogła poluzować kości i doprowadzić do ich złamania bądź przemieszczenia, co tłumaczyłoby położenie szczęki. Taka jest również jedna z internetowych analiz, że tak to nazwijmy. Podczas jego 3-letniej wegetacji i jego zakończenia mogło wydarzyć się wiele i ciężko wykluczyć jest którykolwiek z popularnych scenariuszy na ten moment. Nie powinien nas dziwić jednak fakt, że Polacy doszukują się prawdy i nie ufają w ani jedno słowo służb i władz, które miał przekazywać nam rząd przez ostatnie lata. Już wiemy, że była to sprawa, która ciągnęła się latami. Ogrom z nas było bardzo zaangażowanych w to, co zostało w żartobliwy sposób okrzyknięte największą grą w chowanego, stając się jednocześnie powodem licznych żartów i dogryzek, skierowanych w stronę naszych władz. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę rozgłos, z jakim się spotkała ta sprawa. Wszyscy chcieli go znaleźć, społeczeństwo było zaintrygowane i oczekiwało wyjaśnień lub też postawienia tego człowieka przed sądem za czyn, którego dokonał. Miała dość złożoną sytuację. Z jednej strony oczekiwania były wysokie, musieli próbować rozwikłać zagadkę, w czym rzecz jasna okazali się być mało skuteczni. Z drugiej strony mieli pewnie ułatwione zadanie. Poza nałożoną presją posiadali przewagę, jaką gwarantowała im świadomość obywateli. Wszyscy coś słyszeli i ogrom z nas znało twarz tego człowieka. Jaworek ma bardzo popularne cechy wyglądu. Średni wiek, siwe włosy, lekko szersze gabaryty w postaci lekkiej otyłości. Jednym słowem, ciężko byłoby wyróżnić go z tłumu. Biorąc jednocześnie pod uwagę popularność jego sprawy, doprowadziło to do wielu rzekomych doniesień o znalezieniu tego człowieka czy wypatrzeniu go w tłumie, które pojawiły
pojawiły się sporadycznie w mediach społecznościowych. Skoro tak wielu z nas miało oko na tego mężczyznę, to jak to się stało, że sprawa w ogóle nie postępowała? Zastanawiacie się pewnie, co się dzieje z Jackiem Jaworkiem. Uspokoję was, polska policja też się zastanawia. W listopadzie przeszukano teren wokół miejsca z i nic nie znaleziono. Policjanci co prawda czekają na szczegóły dotyczące danych logowania, o które poprosili w ramach międzynarodowej pomocy prawnej w USA. Obecny stan wiedzy policji wygląda jednak następująco. Biorąc pod uwagę, że mężczyzna mógł popełnić, ale też może ukrywać się nadal w Polsce lub w innym kraju. Jeśli odkrywcy, znajdźcie swoje prawa i obserwujcie prawa Marcina. To nie tylko sprawa jednej z najbardziej skutecznych ucieczek przed wymiarem sprawiedliwości w wykonaniu zwykłego obywatela. Jest to także nierozwikłana zagadka prawnych nieporozumień i pełna zawirowań historia nieskuteczności naszych władz. Krzysztof Rutkowski, znany polski detektyw, angażował się w poszukiwania Jacka Jaworka. Zdarzyło się panu mieć jakieś ustawki? Nie wiem, o czym mówimy. Akurat. Nie wiem, o czym mówimy. Dobra, dobra. Ale to chyba Newsweek coś tam napisał, tak? No, konkretnie o panu nie, ale generalnie o tym, że celebryci troszeczkę są skazani na współpracę z serwisami plotkarskimi. O tych mechanizmach, wie pan, że pan już idzie i pan mówi. Mechanizmy oczywiście funkcjonują, mechanizmy istnieją u ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zaistnieć. No, ja uważam, że wiadrami sławy nosił nie będę. Znany z kontrowersyjnych metod i medialnego stylu działania podjął się tego zadania, ale jego wysiłki były krytykowane i ostatecznie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rutkowski publicznie spekulował, że Jaworek mógł samodzielnie zakończyć swoje jestestwo, jednocześnie ukrywając się przed tym, co się stało, co miało utrudniać jego odnalezienie. Brzmiało to w zasadzie tak, jakby ten człowiek próbował iść na skróty. Nie udało się znaleźć wskazówek, a więc nie zdobył oczekiwanego poklasku. Miała być to kolejna sensacyjna sprawa rozwikłana przez wielkiego i znanego detektywa bez licencji, a ten nie mógł wpaść na żaden kolejny trop, więc zrobił dokładnie to samo, co cała reszta, powołując się na to, że oskarżony sam dokonał żywota. Sam w wywiadach przyznawał, że nie czuje tej sprawy i że do skutecznych poszukiwań potrzeba by było zaangażowania dużo większej liczby osób, co nie zawsze jest możliwe w praktyce. Wszystko to zdawało się nie mieć sensu. Wystarczyło ogłosić poszukiwania w mediach i znalazłyby się tysiące osób gotowych odwiedzić małe miasto i wziąć udział w poszukiwaniach. Jeżeli natomiast wykluczamy udział osób niedoświadczonych, to nie powinno być żadnym problemem, by przy tak głośnej sprawie nakłonić służby do działania. Wystarczyło użyć mediów, z którymi Rutkowski jest przecież tak blisko. Zarówno słynny na całą Polskę detektyw, jak i służby zaliczyły sromotną porażkę. Według licznych doniesień podczas prowadzenia dochodzenia nie przeszukano nawet bliskiej okolicy od miejsca zdarzenia. W szczególności pojawiały się zarzuty, że nie zastosowano pełnych środków, takich jak przeszukiwanie z udziałem psów. Może było to zamierzone działanie. Ktoś mógł chcieć, by szczegóły sprawy nie wyszły na jaw i ta niezwykle wpływowa postać sprawiła, że śledztwo nie spotkało się z oczekiwanymi rezultatami. A może jest to kolejny niepokojący przykład tego, jak tragicznie funkcjonują służby w naszym kraju. Co wy o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Boi się pan? Boję się. I w nocy, noc tą nie spałem i tą nie będę teraz spał, bo muszę siedzieć, dopóki go policja nie albo nie zatrzyma. Nie zatrzyma.